you are eating and I will sing for you. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o paru rzeczach, których powinniście nie jeść na Filipinach, ale również o paru, które powinniście spróbować. My BFT family. So what's your name? My name is Beth. Oh, okay, so that's why it's BFT family. The partner is Chi. Seasoning to takie danie, które powstało przy amerykańskiej bazie Clark Air Base, w której Amerykanie jedli bardzo dużo wieprzowiny. I'm just speaking a little Polish. It's cooked first and then chopped. I w związku z tym sprzedawali tanie chińskie głowy, a tam znajduje się filipiński przysmak, czyli uszy świńskie. Sizzling to właśnie jedna z rzeczy, której musicie spróbować tutaj na Filipinach. Ciekawe, czy będzie mi to smakowało. Usłyszałem same dobre rzeczy o tym jedzeniu. We call it finger chili. Finger chili? Yeah, because it's wrong. One special song, when I'm done cooking and you are eating and I will sing for you. Oh, that's awesome. Dobra, moje kubki smakowe nie są przyzwyczajone do jedzenia ostrych rzeczy, a to jest ostre, ale takie dobre. No, stanowczo, to jest drugie danie, które powinniście tutaj zjeść na Filipinach. Pierwsze, chicken adobo. Drugie, pork sizzling. Jemy, a teraz już. Takiego miejsca, gdzie ludzie są tak przyjaźni. Kurze stópki. Temat brzmi słabo. Dzisiaj spróbujemy kurzych stópek. What's happening here? Is it gonna be sweet? Yeah. Ja się naprawdę boję tych kurzych stópek, bo nie wiem, czy tam radę to przełknąć. Zajadasz się. Kurze stópki. No jest okej, skórka jest bardzo fajna, więc polecam, ale tak na drugi raz to wolę jednak świnkę. Tak. Kurze stópki są wow. Nie wyglądają apetycznie. Nie wiem, czy drugi raz chciałbym je zjeść, ale jak już obgryziecie trochę tego mięsa z tych kości, to smakuje to jak dobry kurczak. Przede wszystkim, Jollibee to miejsce, w którym nie dostaniecie noża. Można wziąć łyżkę i widelec. Koszt tego posiłku, który widzieliście przed chwilą, to 11 zł. Jollibee. Coś, co bije na łeb i szyję McDonalda na Filipinach. Coś, co kochają Filipińczycy. Ja dałbym 3 punkty na 10. What's that, shrimps? Rum. Rum? For whom? You gonna drink rum? Na Filipinach można zamówić sobie pancake. Zjemy kaopat. A kaopat to tak naprawdę kurczak albo pork w sezamie, czyli świnka, z mango, ale również z pastą z krewetek, których ja za bardzo nie lubię, ale tutaj są naprawdę, naprawdę dobre. Wow. To naprawdę jest numer jeden. Dla mnie to danie to jest coś, co musicie absolutnie spróbować będąc na Filipinach. Jak ten kaopat? Bomba. Najlepszy, co? Najlepszy jest, po prostu niesamowity. Balut. Jedno z dań, których nie byłem w stanie nawet dla Was zjeść, jest to kacze piskle, które rozwija się w jajku przez 21 dni. I spożywa się je w formie mięsno-białkowej. Nie jest to ani jajecznica, ani tak naprawdę kaczka, bo piskle nie jest rozwinięte i spożywa się je w formie rozbijanego jajka i zjada razem z kośćmi, dziobem i białkiem, które otacza świeży zarodek. Dobra, jest parę dań, które chciałbym tutaj przetestować na Filipinach, między innymi chicken adobo. Chicken adobo. Najgorsze to tego się będzie nasilać. Słuchajcie, specjalnie dla Was, prosto z Filipin. Największa ryba. Zasubskrybowałeś? Zasubskrybowałaś? Jak nie, to to jest ten moment, żeby to zrobić. Już? Dzwoneczek, żeby informował Was o nowych odcinkach. W komentarzu napiszcie, co myśleliście o tym odcinku i do zobaczenia za tydzień.